Witam w niedzielę, 11 kwietnia 2021 roku i zapraszam na kolejny film na kanale UPAP.pl Analizy Giełdowe na życzenie, w którym omówię Wam top 10 obrotu WIG-u i top 10 obrotu spółek New Connect po sesji 9 kwietnia 2021 roku. Oczywiście zanim przejdę do omówienia, bardzo gorąco zapraszam Was na moją stronę internetową www.uparts.pl.biz oraz tutaj do zakładki promocje, gdzie możecie zapoznać się z promocją na grupę premium, na promocję okresu próbnego, trzydniowego okresu próbnego, gdzie po dołączeniu grupy premium przez 3 dni uzyskujecie pełen dostęp do tej grupy na Facebooku, a jeśli chcecie, to również tutaj na stronie internetowej oraz dodatkowo do czatu Hotline Giełda. W tym celu możecie kliknąć ten link, wysłać mi priv na Messengerze i wtedy dołączam Was na te 3 dni. Po tych 3 dniach decydujecie, czy zostajecie ze mną w premium, czy też rezygnujecie bez żadnych zobowiązań. Po okresie próbnym, tu jest taki link, możecie abonament wykupić na tej stronie. Cennik, tu jest ta strona. Cennik i tutaj możecie zobaczyć, jakie oferuje abonamenty. 1 miesiąc, 3 miesiące, 6, 12 oraz wszelkie formy płatności, w jaki sposób można go opłacić. Oczywiście w linku ramówka zobaczycie cały plan na przyszły tydzień, co tutaj możecie znaleźć podczas tego tygodnia w grupie premium oczywiście. A teraz już nie tracąc czasu, przechodzę do omówienia spółek, jakie dzisiaj dla Was będą przygotowane. Na początek tylko zerknijmy na M-Staticiem i tutaj Wam powiem tylko, o które spółki dzisiaj będą omawiane. A więc tak. Z szerokiego WIG-u top 10 spółek to jest CD Projekt, PZU, Allegro, PKO, KGHM, PKO BP, PGNiG, Cyfrowy Polsat, PKN Orlen i zakończymy to wszystko na PGE. Natomiast jeśli chodzi o New Connect, to oczywiście NC Index to zostawiamy sobie, ale będą omówione takie spółki jak Labokanna, Genomtek, Cannabis, Devoran, Columbus, Poltronic, BB Invest, Sfalet, Formas oraz Hemp. Także te spółki dzisiaj dla Was wszystkie krótko postaram się przeanalizować. Na początek tylko dodam, że oczywiście wszelkie spółki, które tutaj analizuję, to są moje osobiste opinie, to nie są w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani maklerskiego. No i zaczynam już analizy od szerokiego rynku WIG i zaczynam od pierwszej spółki, jaką jest CD Projekt. Na spółce tej, jak widzicie, trwa w dalszym ciągu mocny trend spadkowy. Tutaj macie taki szerszy widok, praktycznie od 2018 roku, gdzie tutaj jest czarna linia tego trendu wzrostowego. Ona tutaj została przebita dołem. Mówiłem Wam, że jeśli ta linia pęknie, to było jakieś ostatnie solidniejsze wsparcie. Jeśli ta linia pęknie, no to niestety te spadki przyspieszą i tak właśnie dokładnie się dzieje. Obecnie jesteśmy na wsparciu 170-180 zł, zamknięcie piątkowe 184 zł. Uważam, że ono również pęknie, tak to zgodnie z tą czerwoną kreską. I kolejnego wsparcia tutaj można dopiero szukać na dołkach z listopada 2018 roku, które są w okolicy 120-130 zł. W tym zakresie bodajże minimum tutaj wypadło na 124,30. I tam uważam, że będzie dopiero można szukać szansy na CD Projekt. Jak widzicie, tutaj ostatnie świece cały czas spadkowe, nie ma tu jakiegoś mocniejszego odbicia. Było odbicie od tego poziomu, jednak opór na 203 zł nie pozwolił tutaj na większe wzrosty i cena ponownie zawraca na południe. Wskaźniki, zobaczcie, mamy tutaj cały czas sygnał sell, no sprzedaż. To jest taki wskaźnik przypominający RSI z obrazowaniem tego, jak tutaj się to będzie dalej poruszało. Na górze mamy MRCD, a mamy również sygnał sprzedaży. Także niestety tutaj niczego dobrego nie widzieliśmy. Co prawda w piątek wzrosty o 0,75%, ale to są kosmetyczne wzrosty, które niestety nie dają jakiejś większej szansy na odreagowanie. Kolejna spółka z obrotem piątkowym, druga po obrocie piątkowym,
33,20 to kurs zamknięcia, spadek o 2,55%. I co tutaj się może wydarzyć? Otóż ta cena zamyka się obecnie w takim trójkącie rozszerzającym się, czyli przyjmując informację megafonu. I w piątek nastąpiło mocniejsze odbicie na dół od mocnego tutaj oporu, którym były te ostatnie szczyty. Opór ten był na wysokości 34,20 i teraz widzimy właśnie, że cena chce podążać niżej. Została pokonana praktycznie już EMA21 na wysokości 33,42 i cena teraz może się kierować na kolejne wsparcie. Najbliższe mi, myślę, że to będzie takie jedno z mocniejszych wsparć, gdzie powinno już nastąpić jakieś odbicie, to jest górne ograniczenie tej żółtej konsolidacji, w której cena przebywała praktycznie już od początku lutego bieżącego roku. A więc najbliższe wsparcie 31,70. Jeśli on puści, to tutaj już będziemy go kolejnego szukać na dolnym ramieniu tego trójkąta rozszerzającego się, a jednocześnie bardzo blisko już jest EMA200. One te ceny, te linie powinny ze sobą się zbiec w czasie, mniej więcej się wyśrodkować, czyli bardzo mocne wsparcie to będzie 30,68, może 0,70 złotego, skąd należy oczekiwać już jakiegoś mocniejszego odbicia na północ. Na wskaźnikach tutaj pojawił się, jak widzicie, 8 marca sygnał long, sygnał zakupu, zarówno na wskaźniku tym, tutaj, który mam taki nowy wskaźnik, signals, jak i również na wskaźniku RSI, również mamy sygnał kupna, na MACD również sygnał kupna, ale uwaga, MACD od tutaj, od 7 kwietnia daje nam już sygnał sprzedaży. Sygnał sprzedaży na tym wskaźniku drugim, tu tym dolnym, również będzie nadany, kiedy te linie się w jakiś tam sposób przetną. Zobaczymy, jak ta sytuacja się będzie rozwijała. W przypadku przebicia tego oporu na 34,26, 36 zł, to jest bardzo mocny opór. I tutaj podejrzewam dotarcie ceny i to będzie zakończenie tak jakby na razie tej fali wzrostowej. Zobaczcie, tu jakieś silne opory były na 36 zł. Także jesteśmy w sumie już blisko tej ceny, jednak jeszcze byki nie dały rady tam dotrzeć. Ale jeśli cena tutaj dotrze, realizujemy zyski i czekamy na większą korektę wtedy. Kolejną spółką było Allegro, które podczas piątkowej sesji wzrosło 4,15% i zamknęło się na poziomie 58,50 zł. I czego dalej się należy spodziewać na Allegro? Myślę, że po tym dołku tutaj, który miał miejsce na 51,90 i to było 26 marca, cena teraz odbija coraz mocniej na północ. W piątek zostały te wzrosty potwierdzone mocniejszą świecą popytową. Nawet widać, że tu był troszeczkę już taki silniejszy wolumen, może jeszcze nie jakiś bardzo mocny, ale tylko silniejszy. I cena idzie z powrotem na opór, który tutaj został wybity wcześniej, którym wcześniej był służył jako wsparcie. Opór ten mam to troszeczkę za grubą to linię, ale coś takiego ona powinna być miejsce, czyli te ostatnie dołki. Czyli opór mamy teraz na poziomie 62 zł, 62,20. Cena powinna do niego teraz dotrzeć i myślę, że tutaj już to się właśnie zakończą na razie te wzrosty i z powrotem powinniśmy widzieć jakąś korektę, która może dotrzeć ponownie do 57,90, 58 zł. Od tego miejsca ponowne wybicie na północ, jeśli byki będą miały siły, no to przebijamy ten opór i idziemy na kolejny do 70 zł. Jak ja widzę Allegro, czyli tu jedziemy do oporu, zawracamy na 57,80 i dopiero druga szansa na mocniejszą podbitkę. Na wskaźniku MACD sygnał kupna się pojawia, tutaj również mamy sygnał kupna na RSI takim złożonym z różnych czynników, także cena powinna ruszyć dalej na północ. PKO, tylko że nie PKO BP, tylko PKO, czyli w skrócie PO, stickerem PO. I tutaj zachowany jest mocny trend wzrostowy, cena porusza się w kanale wzrostowym, silnym kanale wzrostowym, na razie nie widać zagrożenia, żeby ten kanał został jakiś zagrożony, żeby tutaj coś się złego stało i dopóki cena w nim pozostaje, jestem pełen optymizmu, że tu będzie dalej wszystko dobrze.
Na piątkowej sesji wzrost jest 0,3%, a więc dodany taki niewielki ułamek do tego, co tutaj wcześniej było. I opór to cały czas będzie główne wyręczenie kanału wzrostowego, on się systematycznie powoli porusza na północ, a docelowo 91,26 to są mocne dołki. Tutaj z tego trendu spadkowego widzicie tutaj mocne dołki dosyć, czyli powyżej 90 zł. Uważam, że ta cena powinna teraz dotrzeć. Co mówię o wskaźniki? Już patrzymy na wskaźnika. HEMA-CD na razie neutralny, aczkolwiek pojawia się zielone pole, czyli zaczyna dawać sygnał kupna. RSX tu był w strefie takiej wykupienia, wyszedł z niej, ale znowu idzie teraz do góry. RSI tutaj od tego dołka praktycznie odtąd cały czas pokazuje sygnał sprzedaży, ale myślę, że to prędzej czy później, lada chwila się zmieni. W każdym bądź razie w zielonej strefie nad EMA21 jest cena, także uważam, że dopóki nie wybije dołem kanału wzrostowego, to ta spółka jest całkiem bezpieczna. KGHM to kolejna spółka z topu 10, 192,15 cena zamknięcia w piątek i spadki o 3,54%. No i co tu się stało? Tutaj po prostu działa opór. Byki próbują tutaj swoje szanse do kolejnego odbicia, ale niestety nie dają rady. I co jest niepokojące obecnie? Cena ustanawia coraz, tu jest wysoki szczyt i tu jest już niższy i tu jest jeszcze kolejny niższy, na pewno to już będzie szczyt. Czyli cena ustanawia kolejne niższe dołki, szczyty, no i co za tym idzie, kolejne niższe dołki. To był dołek, jak widzicie, na poziomie 167,15, tu już był dołek na 166, no i teraz można się spodziewać, że ten dołek, zapoczątkowany tutaj trend spadkowy w piątek, dojdzie już do EMA 200 na 157,50, zależy jak to jeszcze się ułoży. Dlatego tutaj należy być bardzo czujnym. Jeśli byki będą miały dość siły i przebiją tą czarną linię trendu spadkowego, tutaj widoczna na tym wykresie, ona obecnie jest na dzień dzisiejszy, a właściwie na dzień piątkowej sesji zamknięcia na 206,85, jeśli ona zostanie wybita górą, dopiero będzie można mówić o jakimkolwiek powrocie trendu wzrostowego, ale tam po drodze oczywiście jeszcze będzie podwójny szczyt na 220 bodajże 1 zł. Tak? Także jeszcze tutaj nie wszystko jest do końca powiedziane. Dla mnie KGHM obecnie spadkowo, jedziemy na wsparcie na EMA 200 na 157,30. No i teraz drugi z naszych PKO, tym razem PKO BP. A na PKO BP widzimy, że prawdopodobnie mamy sytuację właśnie podwójnego szczytu. Tak jak w przypadku PO, tam był trend wzrostowy, jest niezagrożony, tak tu nastąpiło wybicie dołem z tego kanału wzrostowego, to jest do usunięcia, bo to nic nam nie daje tak naprawdę. Tutaj był kanał wzrostowy, widzicie podwójny szczyt, wybicie z tego szczytu, retest na 38,2 FIBO, na 27,81, oczywiście parę groszy to tu nie ma żadnego znaczenia, bo mówiłem wielokrotnie, że no giełda to nie jest apteka i tutaj nikt wam nie będzie mierzył co do jednego grosza, aczkolwiek takie sytuacje też się zdarzają. No i teraz, jak widzicie, cena dotarła do drugiego szczytu, podwójny szczyt. Czy to będzie, czy się sprawdzi? Myślę, że może niekoniecznie właśnie, dlatego że jednocześnie cena, tutaj to się nie udało, tu było odbicie od tego, ale tu cena jednocześnie przebiła długoterminową linię trendu spadkowego poprowadzoną tutaj już od szczytu z lipca 2019 roku. To jest ta brązowa linia tutaj na wykresie i zobaczcie. Tutaj nie udało się jej pokonać, cena odbiła od niej. A tu już się ją udało pokonać, cena dotarła, tutaj oczywiście jest oczywisty opór, odbiło i teraz powinien to tutaj, ta linia, to wsparcie na 31,69, 31,70 powinno zatrzymać już większe spadki i cena powinna wrócić do trendu wzrostowego po tym i dalej podążać na północ, gdzie celem będzie ta fioletowa linia na wysokości około 36,50. Zobaczcie, jakie tutaj silne wsparcie ta linia stanowiła tutaj podczas poprzedniego trendu spadkowego. Nawet je można jeszcze bardziej w lewo przeciągnąć. O,
ten sposób, tak jak ona stanowiła silne wsparcie cały czas. Dlatego teraz uważam, że jeśli sam dojdzie tej linii, to nie będzie tak łatwo jej przebić. Będzie to teraz silny opór, od którego może nastąpić też kilkukrotne odbicie. Jeśli odbicie będzie od tej linii, wracamy na ostatnie szczyty, czyli na ten poziom na 33, 20, 33, 30. Trwa kolejnego odbicia, może kolejny powrót. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko jeszcze rozwijało. W każdym bądź razie uważam, że tutaj ten sygnał bój, czyli kup, jest aktualny. To jest taka delikatna korekta i odbijamy teraz od 31, 70 i lecimy na północ z celem na 36,50, tą strefę mniej więcej. Kolejna spółka to jest PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. I PGNiG jest w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Porusza się w kanale wzrostowym, to jak doskonale tutaj widzicie, i jednocześnie dąży na kolejny opór. Zobaczymy, tu ja mam ten opór też przygotowany, mam wyrysowany, to jest poziom 7,73. Jednocześnie w pierwszej kolejności na główne ograniczenie kanału, oczywiście to się rozłoży w czasie wszystko i to być może nawet się ten kanał wzrostowy zejdzie tutaj w czasie z tą główną linią. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. To jeśli się zejdzie, to będzie to 20 maja. I wtedy tutaj odbicie od tego miejsca już naprawdę da silny sygnał do sprzedaży. Wtedy będzie można oczekiwać jakiejś większej korekty spadkowej na szczyty, być może nawet na ten szczyt z 13 stycznia na wysokości 6,27. Ale teraz co się dzieje? Teraz uważam, że jedziemy jeszcze pod 6,65. Odbicie na południe tutaj do poziomu 6,04. I wracamy trendu wzrostowego właśnie w kierunku 7,73. To jest plan na najbliższy miesiąc do 20 maja, kiedy to trend wzrostowy zrówna się w czasie z tą linią oporu, którą ta linia jest prowadzona tutaj też po takich dołkach z poprzednich konsolidacji. To jest tak właściwie linia do takiego długoterminowego trendu wzrostowego, który tutaj zobaczcie. One się zwężają, te dwie linie, to jest czarna linia górna, to jest czarna dolna, taki kanał wzrostowy, ale to nie do końca kanał, bo to jest, te linie się zwężają, czyli taka strefa takiej silnej konsolidacji, z której wybicie tu było takie mocniejsze oczywiście rok temu podczas marcowej bestii koronawirusowej. Tu jedno wybicie górą, nie pamiętam już dlaczego, co tam się działo, ale generalnie na razie te dwie linie powinny trzymać mocno cenę. Dlatego PGNiG dla mnie mocno prowzrostowo, a oczywiście z korektą do tej czarnej linii ponownie, do 6 zł i dopiero dalej rajd na północ. Kolejna spółka to jest Cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat na piątkowej sesji wzrost 0,7, obrót 30. Przecinek, nie obrót, tylko przepraszam, kurs zatrzymał się na 30,20 zł. Cyfrowy Polsat bardzo rzadko analizuję i nie mam na wykresie tak naprawdę żadnych jakichś świeżych rysunków, dlatego to zrobimy na, tak jakby na gorąco teraz dla Was. I tu już widzimy, że linia takiego trendu jest prowadzona po ostatnich szczytach. Ostatni szczyt miał miejsce na 31,24 i cena jest teraz na 30,20. Obecnie ta linia jest na 31, no w tych okolicach też 31,20, 31,20, załóżmy 18 i pnie się coraz mocniej na północ. Drugą linię spróbujemy wyznaczyć troszeczkę inaczej. O, zobaczcie. Linia takiego trendu wzrostowego. I cena, to jak widzicie, to jest początek wzrostu po tej marcowej przecenie z tamtego roku. Tutaj dołek z października 2020. Praktycznie tu cena też do niego dotarła. To było, no mało zabrakło szczerze mówiąc, ale to był luty 2021 i teraz odbicie. Tu wcześniejsze odbicie jeszcze od EMA 200. No i teraz uważam, że teraz ten opór mamy tutaj na 31,20.
odbić się od niego, z powrotem wracamy na dolne ograniczenie. Jeśli by nastąpiło jakieś mocniejsze wybicie, będziemy wtedy szukać kolejnych szczytów. Generalnie spółka jest obecnie, jak widzicie, w delikatnym takim trendzie wzrostowym. Nie jest to może zbyt mocny trend. Także nie spodziewajmy tu się jakiegoś mocniejszego wybicia od razu na północ. Jeśli takie nastąpi, dopiero wtedy zrobię jakoś dla Was solidniejszą analizę tego. PKN Orlen 64,62 to cena zamknięcia w piątek. 0,03, także kosmetyczny wręcz wzrost, bardzo nikły, bardzo kosmetyczny na piątkowej sesji. I tutaj w czwartek mocniejsza, właściwie w środę, widzieliśmy już mocniejsze odbicie od oporu na 60, prawie 8 zł, 67,78 to maksimum środowej sesji, odbicie od tego oporu i teraz przecena. I przecena prawdopodobnie znowu wraca tu na te wsparcie, na ostatnie szczyty, na 62 zł lub nawet na EMA200 na 60 zł, 59,90. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało. Na razie mamy sygnał shortu na wskaźnikach. Na wskaźniku tak naprawdę każdy mamy sygnał shortu. EMACD jeszcze sygnał sprzedaży, ale toki już bardzo nikły, także tutaj cena jak wróci, powinno to się już nam ładnie odwrócić z powrotem i tu powinno nastąpić kolejne jakieś już odbicie na północ z tego miejsca. Także PKN Orlen, wracamy do wsparcia, następnie kurs do góry na opór w okolicach 73 zł, gdzie był szczyt tutaj z czerwca 2020 roku, a docelowo uważam, jak widzicie, taka niebieska linia 86,60. To jest poziom na najbliższy kwartał, załóżmy, gdzie co cena powinna dotrzeć już i tam na razie zamkniemy nasze pozycje. Kolejna spółka, która już ostatnia właściwie stopu szerokiego WIG-u, stop 10, to jest PGE, także PGE. Na PGE co się dzieje? No jak widzicie, również jak na pozostałych praktycznie spółkach trwa trend wzrostowy, szeroki trend wzrostowy. Ostatnio tutaj mamy sygnał buy, czyli sygnał kup, sygnał long, czyli wskaźniki wszystkie dały nam sygnał o wybicia odjazdu na północ. I co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że cena teraz idzie tutaj na ten szczyt, który jest na wysokości 7,50. Tutaj to był szczyt w tym kanale wzrostowym. Myślę, że może być jeszcze tu jakaś korekta, żeby nie było. Może być korekta, może być też mocniejsze przebicie świecą popytową. Zobaczcie, ostatni wskaźnik, ten piątkowy, wolumen, jest bardzo mocny. Także byki mają siłę na przebicie, nawet dynamiczne podczas jednej sesji tego oporu, ale RSX jest bardzo zielony, bardzo wykupiony, także możliwa jeszcze jest tutaj jakaś mniejsza korekta lub nawet konsolidacja dwutrzydniowa przy tych szczytach, żeby po prostu się wskaźniki schodziły. I docelowo uważam, że jednak nastąpi wybicie górą tego oporu i wtedy jedziemy już na 8,50. To jest na tę chwilę poziom docelowy, który przewiduje, że tutaj będzie miał miejsce dla wzrostów na tej spółce. A więc podsumowując, PGE generalnie wzrostowo może nastąpić jeszcze niewielka korekta przy 7,50. I to był top 10 z szerokiego rynku WIG. Teraz przechodzimy już do top 10 mniejszego rynku, czyli naszego New Connect, który wiem, że jest uwielbiany przez Was. I tutaj mocno grana na początek Labokanna. Na Labokannie, ja mam tam szerszy wykres na M-statyce, no ale już tutaj robi się to dosyć klarowne wszystko. Na Labokannie, jak widzicie, mocne wzrosty, spadki, tu plus 10, tutaj minus 5, tu minus 10, tutaj wzrosty 28%, to był czwartek, no i w piątek znowu minus 12. A więc naprawdę spółka dla mocnych gości. Uważajcie na tej spółce, naprawdę i gracie, bo tutaj nie to, że możecie trochę zarobić, to czasami po prostu bardzo dużo można jeszcze stracić. Od strony technicznej mamy sygnał kupna na wskaźniku MACD,
są tak naprawdę wszystko za krótkie interwały, żeby coś pokazać. Tu się pojawił sygnał z cel, pojawił się już on 16 lutego i nie został jeszcze w żaden sposób zanegowany. A więc sygnał sprzedaży, ale Labokanna ma silny opór na poziomie, już na tym poziomie 5,24, może 5,30 nawet, czyli tutaj tutaj ta strefa cała, tak naprawdę to aż do 6 zł ta strefa się wyciąga z tego, co widzę. No dobrze, załóżmy, że Labokanna do 6 zł ma opór i uważam, że to tak łatwo nie zostanie ten opór przebity. Dlatego spodziewam się tutaj ponownie odwrotu i spadku ponownie na dołki na 2,45, na 2,50. Jeśli tutaj będzie cena, nawet sam może ją spróbuję sobie kupić pod typową spekułę. Zobaczę oczywiście, jak to wszystko się będzie rozwijało. Na pewno obecnie ta cena, która jest, nie uważam, że była dobra do kupna akcji tej spółki. Genomtek. No wykres tutaj za długi to nie jest na tym Genomteku. Tutaj cena, widzicie, poruszała się w takim lokalnym kanale spadkowym. Może ja przejdę tutaj dla Was 4 godziny, zobaczymy, czy coś będzie bardziej klarownego. Nawet jeszcze nie, dobrze, weźmiemy interwał jednogodzinowy. O, zobaczymy, co tutaj, będzie troszeczkę to lepiej pokazywało wszystko. Jedna godzina, Genomtek, tutaj start. Moc tutaj minimum i mocne wybicie do maksimum na 20,60 zł i następnie cena poruszała się w tym kanale spadkowym i liczyłem, szczerze Wam powiem, liczyłem, jeszcze tu gdzieś to robiłem w analizę i przebiła to wsparcie, że zejdzie na dół na 12,50. Trzeba się przyznać do błędu, przeliczyłem się, ale już po tej właśnie świecy młot 1 kwietnia można było zastanowić się i przypuszczać, że będzie znowu odjazd. Świeca młot, zobaczcie, całkiem ciekawa. Godzina 16, bo to jest zwykle zgodzinowy. I teraz co? Konsolidacja trwała pod wsparciem i 9 kwietnia godzina 13 podjechała spółcena, godzina 14, już jest to wsparcie przebite górą i cena zamyka się na 17,59, czyli praktycznie 17,60. I zapewne wraca do trendu wzrostowego. Dla tych, którzy chcą dołączyć do tego trendu, myślę, że nie ma teraz co tak naprawdę nie spadających noży, tylko rosnących, no nie noży. Napiszcie w komentarzu, jak coś rośnie i nie ma tego jak złapać, bo to cena ucieka, a jednocześnie chcemy gdzieś kupić się na wsparciu. Bo jak są spadki, to są spadające noże, a jak są wzrosty, to co? Rosnące co? Jakieś określenie na to potoczne jakieś jest? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. A więc cena teraz rośnie, a ja będę czekał tutaj na wsparciu na 16,70. Zobaczymy, czy cena tutaj powróci, się powróci i odbije jakimś fajnym młotkiem tutaj na wykresie dziennym, to ja tą spółeczkę dodaję do swojego koszyczka, kupuję ją tutaj i zaczynam też grać w inwestycje. Wykres dzienny z powrotem, przebite wsparcie, zamknięcie dosyć wysokie, świeca kontynuacji wzrostów, czekam właśnie na powrót na 16,70 i dalej odjazd na północ. Następna spółka Cannabis. Pisałem przy 2,89, że cena dobra, że kupujcie tutaj i w piątek, kto siedział przy giełdzie, mógł naprawdę wyjąć parę ładnych groszy stąd, bo cena odniosła maksimum na 3,66. Także tutaj było do wyjęcia spory, ładny hajs. Ja osobiście też się wtedy kupiłem w czwartek. Pisałem Wam w moim portfelu do abonentów grupy Premium. Prowadzę portfel i na czacie Hotline Wykresy, który, uwaga, nie jest dostępny na okresie próbnym ten czat, bo to jest już takie dosyć profesjonalniejsze wykresy, dosyć istotne informacje tam podawane są przeze mnie. A więc tutaj na tym czacie pisałem abonentom, że ją kupuję. Tylko że tu należało jej pilnować, naprawdę bardzo mocno należało jej pilnować. Ponieważ cena, zobaczcie, urosła do 3,66. Pisałem, że jak przebije ten poziom, to kolejne wzrosty są przed nami. No i co? Przebiła ten poziom. Przebiła mocny opór dodatkowo jeszcze na poziomie 3,48. No i co?
No i spadła z powrotem. Spadła jak bum, poleciała z powrotem, zostawiła po sobie długi knot od góry, takiego wisielca. I teraz zapewne jedziemy na dolne ograniczenie tego tutaj trójkąta na 2,68. I uwaga, nie wiem, czy nie zjedziemy nawet jeszcze niżej, nie będzie wybicia teraz dołem z tego trójkąta, ponieważ ten wisielec jest bardzo teraz niepokojący. Jeśli by takie wybicie nastąpiło, wsparcie 2,07 nawet, a potem Aszema 200 na 1,75. Także na razie ja się wycofuję z tej spółki. Ja się wycofałem przy cenie 3,55, jeśli dobrze pamiętam. Ze średnią taką ją sprzedałem. Jeszcze w piątek to było takie zagranie dwugodzinne, kupno na popołudnie. Tutaj praktycznie zamknięcie sesji w czwartek przy cenie 2,85, jeśli dobrze pamiętam, bo nie mam przy sobie teraz portfela. Sprzedaż po 3,55. Ja korzystam, jeszcze wam powiem, jest takie coś w aplikacji w mBanku, tylko nie mMakler, tylko ten profesjonalny mBank, MDM, stop loss kroczący, takie zlecenie ochronne, stop loss kroczący, że można ustawić jednocześnie i take profit, i jednocześnie stop loss kroczący z jakimś tam stopem, gdzie cena się będzie podnosiła. Ja to miałem bodajże chyba ileś tam ustawiony, pamiętam, że to doszło do maksimum, spadło na 3,55 i mi cena, automat mi to zamknął, to cenę wtedy sam już siebie. A ustawiałem ją, patrzyłem, co tu się dzieje na spółce, ja nie miałem tego ustawionego od razu, tylko ustawiałem ją, patrzyłem na tych innych wybiciach, bodajże coś koło godziny 9.40, 9.50 w tych godzinach. I mówię, a niech sobie rośnie, ale coś tu jest już niepokojące, tak? Za wszystko to za mocno to trwało, zbyt intensywnie. I przeczuwałem, że będzie już takie walnięcie z powrotem do dołu. No i jak widać, przeczucie się moje nie myliło. Zobaczcie, jak to wyglądało. Godzina 10, jeszcze było maksimum na 3,54, to ja już tej spółki tu nie miałem. 3,55 bodajże, tutaj już się z nią pożegnałem. 9,40 automat, chyba na 10 groszy, doszła cena do 3,66, tak, on mi 10 groszy tutaj wychwycił. Stop loss się wtedy podniósł kroczący na 3,55 i już tą cenę mi tutaj sprzedał po tej średniej, jak już to spadała. I zobaczcie, co tu dalej się działo, tak. Godzina 16, to już minimum na 2,95 i tak się zamknęła sesja. I uwaga, to jeszcze myślę, że nie jest koniec spadku, tak jak mówiłem wam teraz, tak? Także na razie tą spółkę po prostu sobie odpuszczamy, zobaczymy, co tutaj będzie się działo dalej. To był kanabis, kolejna spółka to jest Devoran. Na Devoranie, no cóż, kanabis jedna spółka, Devoran druga, tylko że Devoran od razu nie zawrócił podczas jednej sesji, tylko to się już rozciągnęło w czasie kilku sesji, bodajże trzy mocne sesje wzrostowe. Tutaj mocne wybicie górą, sygnał wszedł na dole, widzicie, wszedł, no zresztą tutaj też, tak, wszedł sygnał long na zamknięcie tej sesji, czyli można było ją kupić tutaj, bo to sygnał zawsze wchodzi na zamknięcie sesji. Ja mam tak ustawione przynajmniej na tych wykresach, co widzicie. Sygnały mi wchodzą po zamknięciu sesji, nie w trakcie. Czyli tego dnia można było kupić. No i jeszcze podbitka 30 marca do maksimum 3,18, no i później już zwała. Zwała ta dotarła do minimum piątkowego na poziomie 1,32. I uważam, że teraz ta zwała będzie się już kończyła, ponieważ cena wróciła do dolnego ograniczenia tutaj tego trendu. To jest taki trend wzrostowy, długoterminowy trend wzrostowy, który tutaj, no może długi on nie jest, bo 1 lutego się zaczął, no ale swoje tam zawsze ma. I teraz już myślę, że cena niżej nie wróci. Liczę na konsolidację między tym trendem a tym oporem na 1,68. No i później być może wybicie tego i dojście tutaj do tego prostokącika. O, do tego prostokącika to będzie opór na 2,10. I co później? A później, moi drodzy, obawiam się retestu EMA 200 na 0,74. On się oczywiście trochę podniesie, to może być nawet 0,80. Tak widzę Devoran. Teraz można spróbować zagrać na podbicie. Uwaga, stop loss poniżej tej świecy piątkowej, poniżej 1,32,5 był ten minimum, tak?
Jeśli cena wybije niżej, to już będzie szła od razu na EMA200. Także tutaj należy bardzo mocno uważać. Na MACD mamy sygnał sprzedaży. Tu też mamy sygnał sprzedaży. Wszedł nam na takim rozszerzonym RSI moim. Także naprawdę uważajcie, bo to może być jeszcze nie za dobrze. Ale mówię, oczekuję teraz konsoli z podbiciem i wybicia w dół. Jednak trendu mocniejszego, spadkowego później. Kolejna spółka, Columbus Energy, 4070, kosmetyczny wzrost. I co tu się dzieje? Tam był kosmetyczny wzrost i trwa cały czas konsolidacja. Dzisiaj pisałem na czacie nawet na grupę premium, ten co trwał między godziną 11 a 13, zawsze w niedzielę i w środę jest taki dwugodzinny czat, gdzie opisuję spółki, właśnie analizy spółek na życzenie abonentów. Podczas takiego dwugodzinnego czatu, w zależności co jest o danych spółkach do napisania, to jest około 25, nieraz 30 z takich spółek. Dzisiaj, szczerze mówiąc, jeszcze ich nie liczyłem, ile ich było, ale myślę, że dzisiaj był jeden z takich z większą ilością po prostu, tak? Także około 30 spółek pewnie dzisiaj tam się zmieściło. I opisywałem wam go dzisiaj podczas czatu, że no trwa konsolidacja, która tak naprawdę niczego nam jeszcze nie pokazuje, wolumenu praktycznie żadnego nie ma. RSX jest w środku, tutaj mamy również w środku konsolidacja na niewielkich wzrostach, spadkach. Opór to jest temat 249,60, wsparcie to jest ta tutaj linia na 44,20, 44,30. Dopóki cena nie wybije z tej konsoli, ja tutaj niestety nic wam nie pomogę więcej. Wybicia z takiej konsoli, jedna uwaga, przeważnie są zgodne z trendem, a ten trend tutaj już od sierpnia tamtego roku jest spadkowy, także może wybić cena z tej konsoli dołem i podążać na wsparcie na 37,50 lub nawet na tutaj górne ograniczenie kanału wzrostowego, którym poruszała się przez długi czas, 34,20. Także tutaj spodziewam się niestety, ale wybicie dołem z tej konsoli. Jeśli cena wejdzie w kanał spadkowy ponownie, no to niestety wraca trend spadkowy, to przebite zostanie wsparcie. Ale podejrzewam, że może nastąpić odbicie od tego poziomu. Jeśli ono będzie jakoś ładną świecą popytową, być może wrócimy nawet na opór na 65 zł. Kolejna spółka to jest Poltronik. Poltronik, proszę Państwa, zaliczał ostatnio silne, tak samo silne sesje wzrostowe. Chociaż tu, jak widzimy, od 28 maja, od początku czerwca trwa silny trend wzrostowy, gdzie w tym trendzie bardzo mocnym tutaj poziomem oporu były te szczyty. I co teraz? No teraz nawet nie trzeba nic więcej rysować. Zobaczcie. Wybicie tutaj na czwartkowej sesji górą z tego tutaj oporu. Piątek, idealny test w te miejsce. Jeszcze jeden dla potwierdzenia narysujemy sobie wskaźnik, zniesienie FIBO, całego tego wybicia. I praktycznie możemy nawet od tej linii tutaj, przepraszam, wybicie, o, ja z tego miejsca, dobrze miałem tutaj, o, z tego miejsca wybicie. I zobaczcie, że wybicie zawsze, korekta jest do 50% FIBO. Nie zna, to jest 5, FIBO to jest 1,525. Minimum mamy na 1,45, ale cena zamknęła się na 1,57. A więc uważam, że korekta została zakończona. I teraz być może jedziemy dalej sobie na północ, aczkolwiek. Teraz kilka będzie takich niewiadomych. Bo wolumen, analizujemy po kolei wolumen. Świece wzrostowe, zobaczcie, mały, średni, troszkę większy. Wolumen tutaj. Natomiast wolumen tej sesji spadkowej, zobaczcie, jaki silny, jaki mocny, jaka nagła realizacja zysków. Także tutaj sprzedawali wszyscy ci, którzy mieli już akcje tutaj. I co teraz? Na MACD, dalej analiza wskaźników. Na MACD mamy sygnał kupna niebieski, ale ten niebieski jest bardzo wysoko. RSX mamy już wykupiony tutaj tak naprawdę wskaźnik i moje RSI, takie przeze mnie troszeczkę
przeinterpretowane, zrobione, pokazuje sygnał sprzedaży, zaczęło pokazywać tu od tego miejsca, w to wybicie mało zabrakło, żeby wszedł sygnał kupna, ale on nie wszedł. I w związku z tym, obawiam się, że korekta będzie głębsza, szanowni państwo. Dokładnie, obawiam się korekty do tych szczytów tutaj, do FIBO 78,6. Niestety ten wolumen tej sesji podażowej, tej piątkowej jest zbyt silny, żeby tak to łatwo się skończyło. Uważam, że korekta sięgnie w te miejsce i dopiero tutaj, o, w tym miejscu, trzeba będzie myśleć o kupnie tej spółki, a to będzie strefa 1,28. Także jeszcze poniedziałek, spadki do tego tutaj szczytu. Ten będzie w ogóle nie brany pod uwagę. Tym bardziej, że jeśli ma być brany pod uwagę taki szczyt, to musi być brany pod uwagę i FIBO 50%, a te FIBO zostało niestety pokonane dołem, co tutaj nie jest jakimś dobrym wskaźnikiem, tak? Dlatego Poltronik niestety słabo to wygląda. Czekamy na pogłębienie spadków. Dobra, kolejna spółka to jest BB Invest. Pisaliście dzisiaj ją w czacie, niestety tam zabrakło już czasu na nią, to ją mówimy tutaj, miało dosyć silny obrót, dosyć mocny obrót, zamknęła się ceną 15,20 przy 2,5% spadkach, ale już ją analizujemy sobie. Od 29 grudnia kanał wzrostowy, silny trend wzrostowy dotarł do oporu na 21,45. I to było 18 lutego. I teraz widzimy odbicie od tego. No i co tutaj? Zobaczcie. I odbicie, korekta spadkowa. Idealnie w punkt zatrzymała się na 12,45, czyli na 50% FIBO. No troszeczkę to zostało przebite, ale mówię, giełda to nie apteka. Ważne jest, że z tego miejsca nastąpiło mocne odbicie. I jednocześnie można tu wyrysować taki kanał spadkowy, formację flagi, co załóżmy, bo kanał rysuje kolorami. I teraz cena podążała do głównego zielonego kanału i w piątek niewielkie tutaj odbicie od niego. I teraz oczekuję, że właśnie te wsparcie zielone i ta EMA21 nie pozwoli już cenie zejść niżej. Ponieważ po odbiciu od 50% FIBO mamy początek kolejnej fali wzrostowej, która teraz powinna przebić tą górne ograniczenie tego kanału spadkowego i jedziemy ponownie na opór na 21,45. A co później? Później uważam, zobaczymy wykres miesięczny, ale tutaj nie ma co patrzeć, ponieważ tutaj baza tej ceny to jest 3-4 zł. Później uważam, że kontynuujemy dalej trend wzrostowy zapoczątkowany tutaj właśnie w tym miejscu. Dokąd ten trend wzrostowy może podążać? Jest takie coś jak zniesienie FIBO bazujące na trendzie, który się rozkłada od dołku początku fali do góry początku fali. W te miejsce. O, i teraz tam na górze mamy wyznaczone poziomy FIBO. Możecie sobie takie coś porysować w domu, spróbować porysować, może się uda, coś sensownego. I pierwszym oporem, do którego może cena podążyć, to jest zazwyczaj 50% tego wybicia, czyli tu widzicie, że to jest 30,15 zł. Następnie 61,8 jest bardzo ważny na 32,25 i jeśli będzie trwał mocny trend wzrostowy, to 38,95, także praktycznie 40 zł będzie do ugrania tu na tej spółce, czyli takie drugie medynice z podobnych poziomów, tak? Gdzie tutaj zaczynaliśmy od 16-17 zł, a teraz mamy już powyżej 40 zł cenę. A więc uważam, że BB Invest jak na razie ma mocny potencjał wzrostowy dalej przed sobą i po przebiciu tej czarnej linii, po przebiciu szczytu na 21,35 lecimy na 30 zł. Tam dopiero jakiś poziom realizacji zysków. Patrzymy na wskaźniki. MACD, sygnał kupna, mamy od dwóch sesji, się pojawił mimo tej korekty tutaj. RSX wysoko jednak jeszcze nie jest wychłodzony. No niestety na RSI moim mamy jeszcze sygnał sprzedaży, ale ta linia już podchodzi coraz wyżej i za chwilę ona się przetnie z czerwoną, a kiedy to przecięcie nastąpi i czerwona będzie niżej, to też nam wejdzie sygnał kupna.
Najważniejsze MACD zaczyna dawać sygnał kupna. Osobiście myślę właśnie, że spółka w dobrym jeszcze miejscu do kupna, dopóki jest między tą czarną linią a tą zieloną, to dobre miejsce do kupna. Jeśli ktoś kupia, a jednak się boi, że to jest nie za tego, że nie zapali się to, co powinno, stop loss na 13,75 będzie dobrym miejscem, żeby sprzedać spółkę, potem podkupić tutaj w okolicy znowu 12 zł. Uważam jednak, że to tych 12 może już nie być okazji na powrót. A więc BBA dla mnie w trendzie wzrostowym. Kolejna spółka SWT to jest Falet. Jak to się wymawia, to ja wam nie powiem, bez Falet, okej. Okay. Jeśli ktoś wie, jak to się wymawia, to nie wiem, przyślijcie mi notatkę głosową z nagraniem. No i co tutaj? Kanał spadkowy został wybity górą. Wybicie to nastąpiło na sesji w czwartek. W piątek poprawka. Na sesji w czwartek 10% prawie. Na sesji w piątek 16,30, czyli mamy już prawie że 30% wzrostów na tej spółce. No i myślę, że trend wzrostowy będzie kontynuowany, tym bardziej, że został wybity te linie trendu spadkowego, które tworzą główną granicę kanału wzrostowego. Najbliższy opór to oczywiście szczyty, najbliższy to już jest na 68,70. No i tu jest kumulacja oporów, te trzy szczyty, tu może już troszkę być mały problem. Te trzy szczyty, czyli to jest strefa 82,60, 83,50. Do tej ceny podejrzewam, że będziemy mogli śmiało rosnąć. Jeśli by się rozpoczęły spadki we wtorek, jedna rzecz, taka mała, jakby tutaj już to był na chwilę bieżącą koniec wzrostu, byłby się rozpoczęły spadki, to jedziemy na 50% FIBO, na 55 zł. To będzie strefa wsparcia. Od tej strefy się odbijamy. Nawet bardzo możliwe, że właśnie się ładnie tu odbije, bo tu są te ostatnie szczyty tej lokalnej konsoli. A więc 55 zł, 55, 50. Załóżmy, że to jest teraz wsparcie. I tu się ładnie cena od tego poziomu odbija, czyli praktycznie 10 zł niżej. I jedziemy dalej sobie na północ. Muszę po nagraniu też sobie ustawić alarm na wysokości 55,50, żeby w razie czego tą spółkę też dodać do swojego portfela. Dla mnie ta spółka na razie bardzo mocno prowzrostowa. Formas New Connect. Formas pisałem wam już kilka razy, jak to teraz widzę, to tylko powtórzę. Cena przebiła, to są takie jakby dwa kanały spadkowe, to jest jeden, gdzie jest dolne ograniczenie, ta środkowa linia to jest główne ograniczenie tego kanału dolnego, ale jednocześnie główne tego wyższego. A więc teraz w grze jest ten drugi kanał spadkowy, wybity górą tutaj na sesji 19 lutego, opór tu miała, tutaj widzicie, to jest opór. Cena odbiła od teraz od dolnego ograniczenia tego kanału. Tutaj mamy odbicie w dniu 26 marca, trwa konsolidacja. Jednak spadki tutaj zatrzymuje EMA200. To jest EMA21, która też zatrzymuje niewielkie wzrosty, ale generalnie jesteśmy w strefie popytu. I uważam, że teraz będzie pora na wzrosty w kierunku 0,78. Tak widzę Formas. Wskaźniki jeszcze tego nie widzą, oprócz mojego tutaj wskaźnika RSX, który jest bardzo nisko, jest wykupiony i powinien za chwilę dać jakiś silny sygnał na kupno. Ponieważ tego wskaźniki nie widzą, ja to widzę, to zalecam mimo wszystko stop loss poniżej tutaj dołka, poniżej nawet tego wsparcia, jeśli ktoś ma tyle, żeby tutaj sobie pozwolić, to 0,39,4, jak ktoś nie chce tak ryzykować, to 0,42, to by był poziom stop lossu. Take profit na 0,78. I Hemp, to jest ostatnia spółka Stop 10 z New Connect, którą dla was dzisiaj po prostu przygotowałem. Może nie tyle przygotowałem, co omawiam, tak? Bo ja generalnie spółki omawiam na bieżąco, tak? Bo tu na nich jest wychwyt, jak jest, nie ma sensu siedzieć godzinami i opowiadać, co się dzieje, tylko po prostu mówić to tak, jak jest. A więc... Moi drodzy, Hemp zamknął się teraz w tym trójkącie tworzącym te czarne linie, tworzą ten trójkąt, może pogrubię tą jedną linię i tą drugą, żebyście widzieli
To jest silne wsparcie na wysokości 1,40, no 1,40, prawie 1,41, opór na 2,26. Gdzie teraz jedziemy? Ponieważ jesteśmy nad takim lokalnym wsparciem w środku tego trójkąta, jedziemy do góry, na północ, do tego tutaj i odbijamy na dół. Bo tu jednocześnie jeszcze mamy wsparcie EMA21, ta zielona linia. A więc teraz wracamy do góry, do FIBO na 2,22 i wracamy do dołu. I tak zabawa będzie trwała dalej. Jeśli się ta konsola będzie przedłużała, uważam, żeby bicie z niej nastąpi górą, ponieważ tutaj rozpoczął się trend wzrostowy, który nie został mocno tak zanegowany. Wzrosty, prawda, tu się zakończyły, na tym FIBO 1,43 i trwa konsolidacja. To wszystko to jest konsolidacja. Także teraz do dołu, jeszcze odbicia się spodziewam do dołu. Kupno przy 1,40 już myślę będzie dobrą okazją, żeby dołączyć do trendu wzrostowego, bo docelowo po raz czwarty cena powinna przebić już tą czarną linię i jedziemy na szczyty dla 2,70, a dalej jeszcze wyżej, ale co będzie dalej? To już użyjemy wskaźnika bazującego na trendzie, ale to już nie dzisiaj, ponieważ jak spółka wybije, to wtedy będziemy szukać kolejnych celów. I to by było tyle, co dla Was przygotowałem. Jeszcze raz pamiętajcie o mojej grupie premium, bo naprawdę dzisiaj dużo tam się na niej działo, bardzo dużo wykresów, bardzo ciekawych omówień, dużo. I pamiętajcie, że takie filmy, tak jak ten, to abonenci premium mają go dostępny już w niedzielę, tak naprawdę godzina 16, już oni go sobie mogą oglądać. Natomiast dla szerokiej publiczności jest dostępny dopiero po 48 godzinach, także we wtorek po godzinie 16, czyli z dwudniowym opóźnieniem dopiero go udostępniam dla właśnie szerszej publiczności. A po co tracić te 2 dni sesji giełdowych, jak można było już korzystać z okazji, które tutaj na tym filmie zostały omówione. No i tym akcentem kończę to spotkanie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.